Cześć, ja jestem Jacek. Karolina. Emilka. Czyli w skrócie ekipa Riverdale. Jeśli w zwiastunie jeszcze za dużo się o nas nie dowiedzieliście, to w tym odcinku, kiedy sobie trochę luźniej pogadamy, mam nadzieję, że trochę bliżej nas poznacie, trochę ogarniecie, co chcemy na tym kanale wam przekazywać. A jest co przekazywać, ponieważ jest dość ważny temat, czyli finał sezonu Riverdale. Dziewczyny, co sądzicie o finale? Myślę, że jest dość dobrze zrobiony w porównaniu do poprzednich odcinków. Jest naprawdę mocnym finałem. W ogóle zauważyłam, że ten finał jest taki bardzo mocny. Mhm. Jak już tak. Poprzednie finały były takie, że mieliśmy taką chwilę na odetchnięcie, bo przeważnie tym mocniejszym odcinkiem był właśnie ten przedostatni. Tak, tak. Przecież w pierwszym sezonie dowiedzieliśmy się, kto zabił Jasona Blossoma, w drugim sezonie była ta akcja z zamieszkami w mieście i nie wiadomo było, czy Jacket w ogóle przeżył, czy nie. A potem to po prostu mogliśmy tak sobie odetchnąć, a w tym finale to po prostu wszystko się działo. Czy mi się wydaje, że akcję, która tak naprawdę mogła się rozłożyć na 5 odcinków, oni uznali, że skondensują wszystko do jednego odcinka tak, i tak. Nie było wyjątkowo w tym odcinku takiej minuty na nudę. Jak już totalnie się, że mówiąc, poprzednie 4 odcinki, powiedzmy mniej więcej, były dość takie lejące się, że to się oglądało z takim, dajcie w końcu coś więcej. Tak w finale było, wow, kurde, wszystko naraz, na jakby minuty, tak się szybko działo, że... Cały czas trzeba było skupiać taką uwagę na ekran, bo jakby wzrok przeniosło się na chwilę gdzieś indziej, to już się człowiek gubił i nie wiedział, co się dzieje. Tak wszystko chyba wyjaśnili w tym ostatnim odcinku, ostatnie naprawdę 2 dobre sezony. No, wyjaśnili i nie wyjaśnili, bo są motywy, które no, wiecie, powiedzmy. No zacznijmy już od początku, Penelope i Blossom, w ogóle o co chodzi z Penelope, jakby nasza tutaj prowadierka tego odcinka i... Nic w sumie nie było, nawet nie wskazywało na to, nic, że to może być ona. Myślę, że dużo osób podejrzewało totalnie inne osoby, już nawet randomowo. Każdy oprócz niej tak naprawdę, bo okazuje się, że to ona była tą główną jakby taką... Takim motorem napędowym tych wszystkich akcji Gargulsów i Black Hooda. Oni byli takimi... Dokładnie, bo każdy o niej podejrzewał o to, że gdzieś tam, znaczy podejrzewał. Ona była takim elementem każdej drobnej intrygi, jakiejś takiej drobnej spiny, jednak nie była aż na tyle widoczną postacią i na tyle, powiedzmy, charyzmatyczną w tym wszystkim, żeby ktoś powiedział, aha, dobra, ona pociąga za sznurki. No nie, tego nie było. A jednak w finale zaczęli tymi retrospekcjami nam rzucać na prawo i lewo i było takie, kurde... Faktycznie miała motyw, ona, nie? Jakby... Tak, ale to się w ogóle z nią łączyło. W pewnym momencie miałam takie wrażenie, a! Zrobimy Penelope, żeby po prostu było takie wielkie zaskoczenie, ale potem jak oni zaczęli te wszystkie retrospekcje tam pokazywać, to się wszystko jakby z nią łączyło. Przecież ten romans z Halem, tutaj coś tam... Tak, w końcu muszę powiedzieć, że ten romans był tak naprawdę. Ten romans był takim motywem trochę, nie wiem, że miał zagrać bardziej na uczuciach Betty, na czymkolwiek, takie trochę, tak jakby z dupy ta dwójka nagle ma, powiedzmy, coś tam ku sobie się tam kieruje. A w tym odcinku wyszło, po co tak naprawdę to wszystko było, nie? Jakby dlaczego to się zawiązało? Miało sens, czemu oni w ogóle razem i że czemu ona takie działania wzięła i zrobiła. No. Ale jeszcze dobra akcja, kto się okazał królem gargulców. Nie wiem jakby, ale jakoś to była moja taka pierwsza myśl, kiedy zaczął się sezon. Właśnie zaczęła się ta cała akcja właśnie z tą grą. Nie wiem czemu, ale właśnie przyszedł na myśl ten Cheek. Potem o nim zapomniałam, kurczę, go nie było przez cały sezon. Ale no mi kompletnie w ogóle, jak w tym byłeś wcześniej, że tak, czułam, to jest Cheek, mówię, bo nigdy nikt nie pokazał, jak on umiera. No bo przecież on został po prostu niby tam rzucony w ręce Black Hooda, ale nigdy nie pokazano, jak on został zabity. Nigdy nie widzieliśmy ciała, więc... Nie widzieliśmy ciała, po prostu on zniknął z tego serialu. Więc to była naprawdę dobra postać, która po prostu mogła wrócić jako Czy król. Czy dobrą postacią, myślę, że trochę przez tą historię, którą próbowali mu nakreślić, trochę taką, przez taką manipulację widzę, jednak dla mnie był gdzieś tak miałki i taki trochę bez wyrazu przez jakiś tam moment, uznałem, że to jest chyba za słaba postać na tak ważną, na ważnego antagonistę tego sezonu. W tym momencie się okazało, że Król Gargulców był tylko takim, wiecie, piątkiem w grze, więc on może nie był aż tak znaczący, może ta osoba po prostu musiała być tylko połączona w sumie z tym Black Hoodem, To właśnie było śmieszne, że cały sezon myśleliśmy, że to on jest tą postacią główną, a na koniec wyszło, że tak naprawdę to była taka jakąś marionetka w rękach Penelope i w ogóle, że całym światem tego Riverdale rządzi jedna ruda kobieta. Dla mnie to był gdzieś tam mocny szok, nie? Mi się wydawało, że właśnie ten król będzie taką bardzo ważną postacią, która to ona ciągnie za sznurki, a to się okazuje, że w ogóle
zupełnie ktoś inny. To był chyba taki największy szok. No ja oczekiwałam, że to jest może ktoś faktycznie z tej starej gwardii, skoro były te wszystkie nocne zabawy w szkołach tych rodziców, że to jest ktoś, kto ma faktycznie mocną historię, by to wszystko wyprowadzić. Tak, ale zauważmy, że to Penelope zaczęła tą grę. Właśnie, i to było mocne. To, ona tak zaczęła tą grę, bo przecież nikt jej nie znał wcześniej. Ona ją przyniosła do tego, jak to się nazywa, Midnight Club, tak? Midnight Club. No, przyniosła do tego Midnight Club i... no i zaczynamy grę, co nie? No i wszyscy się w to wkręcili. A tak naprawdę, i ona była w ogóle, jak to się nazywa, jak się nazywa ta osoba, prowadząca grę? No dobra, no nieważne, właśnie była tą osobą. No to, tak, to znaczy, że to ona wszystko tak naprawdę zainicjowała. I to ile to lat trwało? Cały czas się chciała w sumie zemścić. Czy mnie trochę zadziwiło to, w jakim to się tempie niby ta gra rozrosła i rozprzestrzeniła po szkole? Bo zagrała sobie grupa ludzi to jednego wieczoru i jak w ciągu kilku dni wgrało to całe miasto. Tak. I takie, okej, no to jest dużo fajnych gier, ale jak to się dzieje, że nagle tak znikąd to się tak, wiecie, tutaj o wszystkich rozprzestrzeniło. Było fajnie wytłumaczone, jak ta gra przechodziła z osoby na osobę. Tam był Wilton, potem Big Ben, potem była Ethel i oni wszyscy w sumie mieli coś wspólnego. Ze sobą, tak. Ze sobą, co nie? Nie, że to w ogóle przeszło, bo to tam było, że Dilton grał z Ethel, a oni tam mieli się ku sobie, czy dobrze pamiętam? To coś było. Było coś takiego, nie? No więc to fajnie pokazali, że jak to wyszło. A teraz się zakochywa chyba w każdym, którym grała. Ile można, już ludzie, ja ją bardzo lubię, to śmieszna, fajna postać, ale no, jej życie uczuciowe, jej w ogóle tutaj, nie wiem, napady miłości, nie, to na moje nerwy, za mocne. A dobra, ale zanim przejdziemy do samej gry i tego finału, który był, to powiedzcie mi, jak oceniacie finał pod względem Black Hooda? Bo on się nagrał chyba całe 3 minuty. No w ogóle wprowadzili go z dużego zaskoczenia, tylko po to powiedział 3 zdania i dał się zabić. Szczerze? W momencie, kiedy ona mu przyłożyła tą spluwę do głowy, to ja po prostu zaczęłam się tak śmiać, takie, no ja pierniczę, co tu się dzieje? Ale nagle, jeb. Okej, dobra, miłość życia, jakaś tam jej romans i nagle go zabija, bo już nie jest potrzebny. Seryjny morderca, którego w ogóle nikt się nie mógł go pozbyć. No właśnie, chciałam to powiedzieć. A nagle jedna kulka wystarczy. O to chodzi, że go ścigało całe miasto, była policja, wszystko zaangażowane, ale oczywiście Penelope, królowa serialu, no aż nie, no dla mnie to jest tak kurde po robocie, także... Tak naprawdę ta miłość cała, nie, i to, że próbowali go złapać, to po prostu wystarczyło kilka sekund przyłożyć mu pistolet do głowy i strzelić. No, ale myśleliście, że Betty go zabije? Że weźcie taką opcję w ogóle pod uwagę? Że nie. Nie, bo to jest jednak jej ojciec. Mimo wszystko, tak jak bardzo go nienawidzi, zabić własnego rodzica. Ale pod szantażem, że inaczej on zabije jej przyjaciół? Znając ją i zaangażowanie, miałam taką nutkę zawahania, że może? Ja właśnie tak w sumie znamy Betty i jak czułam, że tam ona coś zrobi tak, że wykona zadanie, tak jak ona zrobiła, że strzeliła mu w rękę, ale zrobi to tak, żeby on tak mocno nie ucierpiał i zrobiła chyba to według mnie tak naprawdę perfekcyjnie, że strzeliła, co to miała zrobić, ale nie skraniła jakoś go bardzo mocno. No i prawda. No, to jest moja racja. No dobra, to skoro mamy Black Hooda, mamy już króla gargulców, Chica, to przejdźmy do samego tego finału tej gry, która ciągnie to przez cały sezon. I każdej rundy pokażę tam z głównych bohaterów, miał swoje zdanie do wykonania, mniej lub bardziej kuriozalny, ale miał. To idźmy po kolei. Archie, walka na ringu, czyli to, do czego nas go pchają w każdym odcinku. Tak. No. Jakimś potężnym mega człowiekiem, który był przebrany za niedźwiedzia. Ja nie wiem, co mu tak lepiej. Przecież on już kiedyś z niedźwiedziem walczył, co nie? Tak. Było, tak, to się, było to. Tak, powrót nagle. W sumie, masz przynajmniej jakiś, wiesz, jakiś ogóle, powrót. No miał jakąś taką maskę. Jakiś minotaur, ja nie wiem, czy to było. Co to było, ale to było wiele. On w ogóle był wielki. Powiem wam, że to miało sens ze względu na to, że w ostatnich odcinkach faktycznie Archie walczył z tymi pięściami i to miało jakiś sens, że musiał to wykonać. Ale to, że Jackhead walczył. Jackhead i pięści. Jackhead, ja rozumiem, że on jest serpent, ma już jakieś doświadczenie, ale... Jakie doświadczenie? On ciągle paluszkiem kiwa. Widział nam faktycznie kiedykolwiek dał udział w walce. No kurde, raz można cały serial. Ja sobie chyba ani razu nie wygrał walki. No. Raz skoczył, zrzucili go z okna, okej? Okay? A dobra. To mu się udało. Czy właśnie z niego robią takiego bardziej mędrca, takiego człowieka, który super myśli, super kombinuje, łączy fakty. I czemu nie dali mu w tym finale wszystkie zdania właśnie na myślenie? Ja szczerze oczekiwałam tego, że to będzie coś właśnie takiego do pogłówkowania, a miał walczyć na pięści. Dla mnie to w ogóle niezwiązane z nim. Trochę totalnie. Pomysł, mieli na to takie... Czemu kart Chick? Co tak mocno właśnie mu zawinił? Czemu Chick, nie? Najbardziej chyba on zawinił Betty, nie Jackheadowi. No ale Betty miała swojego ojca. I to by było już takie, wiecie,
takie bardziej jakby wstrząsające, co nie, że ma zabić, no postrzelić swojego ojca, no to w sumie... Nie, to właśnie Betty za nie było mocne, bo tak faktycznie gdzieś tam miało ręce i nogi. Ten moment, jak Archie tam gdzieś od nich odszedł i poszedł po ten... Antidotum. Antidotum, właśnie, zdanie Weroniki. No takie lichy. Tu piękna, anielska akcja i wejście Betty do gry, w sensie nie, zgłaszam się, bo jestem ci najbliższa, robimy to. Tak. Po czym jedna i druga ochoczo łykała kielich za kielichem. Czy podchodzi Penelope i tak, no wszędzie była trucizna. To najśmieszniejszy chyba zwrot tej sceny, że... To czyli żadne nie było zatrute? Nie, no wszystkie były zatrute. Nie, to się podobało. Ale znowu Penelope, jakby naprawdę, ona tak fajnie w tym finale zagrała. Tak, ona była największą gwiazdą. No, dokładnie, jeśli wierzyło w każdy ruch, jakby ona miała faktycznie gdzieś tam tą podstawę tych wszystkich zachowań, była fajnie kierowana. No ale no nie każdy, no dla mnie już... Nawet cała ta główna czwórka. I czy Betty, czy Weronika, czy Archie, trochę byli słabiej pokazani w tym odcinku, tak trochę bez takiej charyzmy jak zwykle. W ogóle to Core Four było takie... Takie po prostu mieli do wykonania te zadania, ale nie byli jakieś tacy fantastycznie ciekawi, co nie? Że po prostu już bardziej te ich zadania były ciekawe, ale właśnie to, że jakby ich boks postaci nie były jakoś tak super pokazane tam. Cały drugi plan, jakby postacie drugoplanowe ukradły show jakby w tym odcinku, wszyscy. Chociaż, szczerze powiedziawszy, kompletnie na drugi plan zeszła też Cheryl i Tony. Nie wiem, niby tam była jakaś akcja z nimi, ale mimo wszystko jakoś to tak... Znaczy, Cheryl miała swój motyw, tylko dla mnie jest postacią, którą najbardziej lubiłem sobie tej ekipy. W tym odcinku zrobili totalną psychopatkę. Jakby, gdzie jest stała nowa Cheryl? No kurde, o co chodzi? Właśnie, w szczególności, że przez pewien moment była taką wredną, ale naprawdę postacią, którą dało się lubić. Tak. Potem zrobili z nią taką trochę ciepłą kluskę, mam wrażenie. Tylko do farmy dołączyła. W ogóle postać umarła do mnie w tym momencie. Jakby, tak, że dołączyli do farmy, umarli w pewnym momencie, serio. No to nie, Kevin, cała ekipa, ale mi w ogóle ludzie. No gdzie mózg, gdzie głowa? Ale ona jak dołączyła do farmy, tak stała się taką właśnie taką ciepłą, miłą osobą, którą nie była. Tak. I potem nagle właśnie w finale nagle wróciła taka stara, dobra Cheryl. Tak. Żeby potem na końcu zrobić z niej psychopatkę, która gada ze swoim zmarłym bratem i zrobiła z niego kuku. Ona to wzięła do domu? No. To była ta farma? To była farma chyba? Nie, no to był chyba już jej dom. I ona zabrała sobie ciało Jasona do siebie. Czy fajnie było tak, że Jasona pokazali, bo faktycznie był taki tylko jeden kadr, powiedzmy, tak trochę pod światło, że ta twarz była taka, widać, że naciągana, aha, jak tak. Trup. Co prawda nie wiem, czy po roku, półtora, ile on nie żyje. No tutaj minęły długo. W ogóle trzy sezony ciało w ogóle jest w dobrym stanie. To znaczy, dwa lata. Żebyś będę myślał, kurde, po dwóch latach ta twarz jest ciągle rozpoznawalna. Mówię, coś tu nie zagrało chyba. Ale to jest Riverdale, więc... Tam dużo się nie gra, racja, tam dużo się nie gra. Tam to różnie bywa. Co jeszcze mam takiego? Właśnie farma. Co się w ogóle stało na farmie? Gdzie są wszyscy ludzie, którzy nagle brali udział w tym wystąpieniu? Znaczy mi się bardzo podobało w sumie to, że pokazali, że farma nie jest jakimś mega okultystycznym zakładem wielbiącym szatana, tylko że to chodzi o biznes, o pieniądze i to faktycznie ma przełożenie gdzieś tam na logikę. Tak samo jak było na początku z ojcem Cheryl i że on też tam to jakby macie narkotyki tam ukrywał pod tym wszystkim. Czyli znowu wracamy do tego punktu wyjścia, że jednak pieniądze, że to rynek powiedzmy gdzieś kręci tym wszystkim, to jest fajne. Pokazanie jednak tego, tych organów i tak dalej też było całkiem spoko motywem, ale te zniknięcie nagle? Te Ascension w ogóle, o co chodziło? Jeszcze nie jest wyjaśnione, więc jeszcze nie wiemy, co dalej. Mi się wydaje, że oni jakby znikli, uciekli po to, żeby wrócić w czwartym sezonie, w szczególności, że została z niej Alice i to, czego się dowiedzieliśmy, myślę, że ona dalej będzie dążyła do tego. Akcja z Alice. Alice w tym odcinku zamiotła. W ogóle mówię, te postacie drugoplanowe skradły show, bo i Penelope, i Alice w tym odcinku zbite piony. Super, to naprawdę super. To jest w szczególności, gdy ten agent FBI przyszedł do Betty i do Jackheada i nagle w rozmowie z nimi ja już w ogóle miałam taką lampkę, taka lampka mi się zapaliła. Coś będzie z tym człowiekiem i jak on powiedział w tym momencie, że to Alice pracowała z FBI i że to on jest ich bratem, to było wow. Czy miałam, wiecie co, taki trochę zjazd, miałam Alice pracowała jako FBI, wow, jestem waszym bratem, what? W ogóle takie co? W szczególności, że oni mówili, że on umarł, więc tak... Tak, coś się nie zgadza. Ale to trochę za szybkie połączenie wiecie, faktów. W sumie ta jego śmierć mogła być taka ukartowana, bo skoro on jest FBI, to mógł spokojnie właśnie coś zrobić w tej sprawie. A wiadomo, że on opuścił ten dom, kiedy był już pełnoletni, tak? Tak. No właśnie, no to w sumie, no, czyli to nie dołączył tego FBI, no to i po prostu stwierdził, że no dobra, nie żyje, co nie?
Ciekawe jestem, jak Alice go odnalazła. Znaczy, jak oni się odnalazli? To za szybko nagle poszło, że nagle, okej, okay, tu akcja z ukrywaniem Alice jako agenta, nagle połączenie rodziny. Alice już jest na farmie cały sezon. Tak. Tak, spokojnie. Czyli ona znalazła między, prawdopodobnie dwoma między drugim a trzecim sezonem, odnalazła go, no bo... A to było po Chiku. Wiecie, na to zwróciłam uwagę, gdy... Alice rozmawiała z Betty i powiedziała jej, że tak, widuje swojego syna. Ja początkowo myślałam, że chodzi jej o Chica, ale czyli chodzi jednak o Charlesa, że ma okazję nie przez samej farmie, tak jak Cheryl Jasona, tylko przez tą sprawę z farmą widuje swojego syna. Aha. Ej, dobra, tego nie załapałem, że może o to jej chodziło. Naprawdę. O to jej chodziło, że przy współpracy z FBI pracuje z tym Charlesem. Rzeczywiście, nawet się nie zastanawiałam. To nie jest fajny smaczek ukryty w sumie, narracja, to ma ręce i nogi. To faktycznie ma ręce i nogi, że czemu, czemu ona tam siedzi w tym dalej. To spoko wytłumaczyli według mnie. Czy dla mnie postać, która w tym sezonie bardzo słabo wypadła, w sensie ani nie polubiliśmy, ani nas nie zaskoczyła, ani nas nie ciekawiła, to była Polly przede wszystkim. A Polly chciała, że Alice powie. Nie, Alice też była Alice taka też, cały sezon. Ale właśnie na mnie Polly już 3 razy bardziej. Wprowadzili tej farmy jako nagle głównego pomocnika tak naprawdę tego całego tam mistrza, szefa. I ta manipulacja ciągle, te narzekanie, w ogóle w dzieci miała wywalone od samego początku. Tak, o co chodziło? Czy ona naprawdę udawała tą Betty? Bo ja już w pewnym momencie się tak pogubiłam, ale ona robiła z Betty, że ona jakby... Była taka akcja, że oni ją tam hipnotyzowali, Betty. Tak. No. I chodziła właśnie inna Betty i coś tam do niej mówiła, jakieś złe rzeczy. A nagle się okazało, że jest to Polly. To prawda, była tak samo ubrana jak Betty. Tak. Gdzieś tam pewnie... Coś piękne, tak. No. Gdzieś tam pewnie w mózgu po tej hipnotyzacji gdzieś tam powiedzmy zadziałało to, że ona widziała siebie, ale to też w ogóle było tak dziwnie według mnie wzięte. No co, farma, te ich zabiegi były... To ciekawiło, ale to było tak już po... kilku odcinkach trochę męczące, że jakby dalej nie wiemy, co chodzi. Ta farma ma taką siłę perswazji, nie wiadomo skąd, kto przyjdzie to nagle, wow, Boże, super miejsce, chcę się do końca życia, kocham, kult maksymalny. W szczególności, że Edgar nagle się okazuje, że Evelyn to nie jest jego córka, tylko jego żona. No, i to było takie... Sorry, ale naprawdę wygląda jak jego córka. Naprawdę, no. To już jest takie dziwne. Ale ona ma, znaczy powiedzieli, że ma 35 lat, tak? No gdzie ta aktorka ma 25? Że, kurde, w ogóle co to jest za próba tutaj? Ale w sumie tak dobrze wzięli ten motyw organów, bo ona była chora, więc to miało sens, no ale przecież nie można jakby dawać jej przeszczepów. Okej, jest chora, ale czy potrzebuje naprawdę 50 nerek? No właśnie. Czy ja wiem, po co ta cała nagle taka biblioteka tych organów? Ale potem w sumie jak już zaczęli z tym kombinować, to kasa, nie? No poszedł biznes. Tak naprawdę temat farmy jeszcze nie został zakończony, więc mamy temat na 4. sezon, więc no przekonamy się, co z tym dalej. Ale myślicie, że oni umarli? Że oni uciekli? Nie, uciekli. Czy... Przecież, przecież tam są jeszcze postacie takie główne, przecież Fangs tam chyba zniknął. No w sumie nie, to chyba tylko Fangs. Właśnie chodzi, że... Fangs, bo Tony i Sherry uciekły. Właśnie, zostawili Kevina, zostawili Tony i Sherry, więc jakby pozbyli się tych ważnych postaci, a cała ta miałka taka ekipa wyleciała. Więc miałem takie przeświadczenie, że może to już koniec, może właśnie chcą tak zamknąć farmę trochę niedopowiedzeniem. W szczególności, że Charles, ten agent FBI powiedział, że chcą jak najszybciej znaleźć Alice, żeby złapać tą farmę. I mi się wydaje, że oni będą to próbowali przez ten 4. sezon. Mhm. Gdzieś tam się zaszyją i będą ta druga strona będzie próbowała ich szukać. A to myślicie, że dobrym pomysłem na 4. sezon jest dalej ciągnięcie tamtą farmę i dalej krążenie wokół tego? To nie będzie cały sezon pewnie, to będzie kilka odcinków, tylko takich, żeby po prostu jakby rozpocząć akcję i na pewno jakaś inna się znajdzie, bo oni zawsze coś tam wymyślą. W ogóle, że jak zaczęli Blackwooda, to nagle pojawi się ktoś zupełnie inny. Tak. Myślę, że tutaj będzie podobnie. Coraz wyżej. Zaczęło się od morderstwa brata głównej bohaterki, powiedzmy. Tak. Potem leciał Blackwood, czyli ojciec, który jest zabójcą. Potem w ogóle chora gra i król gargulców. Co będzie teraz w ogóle? Ale teraz w ogóle wszystko zostało skumulowane też w jednym, no bo przecież został zabity syn głównej tej... pomóżcie mi, słowo. Głównego motora tych wszystkich działań, właśnie. Penelope. Dobra, może czas przejść do ostatniej sceny tego odcinka, która zapewne wielu z nas zszokowała. No nie w ogóle, naprawdę. Nie? Ja muszę przyznać, że jestem tym, który... Jak czytałem opisy przed obejrzeniem, że finał, ta scena, która jest od razu przed samym końcem, jest tak mocna. Jezu, czy Jughead żyje? Czym ja to obejrzałem z takim... No pewnie, że żyje. Ja zadałam pytanie na Instagramie i ludzie faktycznie pisali, że wszyscy chyba dopytywali o tą ostatnią scenę. Dostałam naprawdę multum wiadomości.
o co chodzi w tej ostatniej scenie? Nie wierzę, że go zabili, nie wierzę, no. Znaczy, w ogóle to jest właśnie tak, to napędza nas do obejrzenia na kolejnego sezonu, bo tam napisane, że to jest senior year, więc to jest przyszłość. Mamy tą scenę, tak pół roku do przodu co najmniej. Tak, właśnie, to jest co najmniej pół roku po akcji, która się dzieje w ostatnim odcinku tego serialu. Mhm. Więc mamy takie jakby, oni są wszyscy przyjaciele, tacy szczęśliwi, obiecają sobie, że zawsze będą razem, co nie? A nagle jest ostatnia scena, kiedy no to nigdy się nie widzimy, musimy spalić czapkę Jughead'a, oni w ogóle cali we krwi są. Nie? O co chodzi? Co to się stało? Widzisz, oni nie zabili Jughead'a, to jest oczywiste. No niemożliwe, nie, no Betty... Nie uwierzę w to akurat i też nie uwierzę, że uśmierciliby Jughead'a, bo myślę, że to jest taka postać, dla której ludzie oglądają ten serial. Tak, większość osób ogląda ten serial właśnie specjalnie dla niego i wątpię, żeby poszli w tę stronę. Nie, mi się wydaje, że to jakby wszedł już jakiś nowy motyw i że Jughead był w to bardzo mocno zaangażowany. I powiedzmy, nie wiem, on kogoś zabił, może właśnie on zabił, musiał uciekać, cokolwiek. Może tak. Może mają tylko tajemnicę trzymają i chcą jego ślady może zakryć. A może faktycznie, że chcą zakryć w tą stronę ślady poszedł, a nie, że to jego zabili. Bo jakby, no nie Betty, nie Archie, no nie, nie ludzie, wątpię. No. Mi się wydaje, że może faktycznie dobrze kombinujesz, że chcieli spalić te ubrania, bo to Jughead. Tak, no właśnie prędzej w tą stronę niż w i potem widzimy te pół roku później, że wszyscy są razem, czyli w czwartym sezonie mamy tą nadzieję, że wszystko dobrze się zakończy na sam koniec. No to znaczy, no, ta ostatnia scena to jest znowu powrót do teraźniejszości, co nie? No więc nie, takie... Oni są cały czas są razem. No tak, no. Nie jestem. Ale pominęliśmy takie kilka tych mniejszych wątków, czyli Hirama i Hermione, jakby tu aresztowanie, ten król więzienia, w ogóle gdzie nie pojedzie, on to jest w swoim Lord więzieniu. Dokładnie, dlaczego on jest w więzieniu, w którym on jest właścicielem? Przecież to będzie normalne, że oni będą to trochę, wiecie, trochę dla niego mili. CEO na Hawajach tak naprawdę, on tam jest, catering, siłownia, coach, w ogóle, no highlight, tak to ja mogę być w więzieniu całe życie, no dobrze, no. Ustalmy, że on już wszystko ma, więc jakoś to nie było aż tak zaskakujące. No, a aresztowanie Hermione? O co chodzi w ogóle? Bo to chodzi o tą scenę, kiedy ona tam dużo wcześniej kazała go zabić? W sensie o to chodzi? Tak, mi się wydaje, że o to. Hiram jeszcze powiedział takie coś, że rozmowę z tym strażnikiem, że to jest wszystko załatwione. Oni tam powiedzieli, że to wszystko załatwione, że te dokumenty zostały podmienione. Czyli jakby na życzenie Hirama ją zaaresztowali, no... Mnie tam coś nie będzie grał, to jeszcze będą wyciągnąć. Ale myślisz, że ona pójdzie do pudła? Ona pójdzie do tego samego więzienia? No nie sądzę. Myślę, że on po prostu chciał zrobić na złość Weronice i to bardzo mocno. Ale właśnie, groźba na końcu, że tam Weronika, że tam nie wiesz, co po ciebie idzie. Nie? W sensie, na ile głęboko waszym zdaniem on pójdzie w tej groźbie? W sensie, co on może zrobić tak naprawdę jej? To była taka postać, która w sumie tak zaskakiwała, że w jednym odcinku był kochającym ojcem, a w drugim był szalonym mordercą. Ja się zastanawiam, czy właśnie on jest tym takim kochanym tatulkiem, czy chce po prostu już tak się zemścić na swojej córce, że nawet nie patrzy, że to jest jego córka. Tylko wiecie, no ja do końca ciągle nie wiem, jaki jest motyw tak naprawdę, co tym Hiramem steruje, bo okej, jestem szefem mafii, jestem wielkim, wiecie, tutaj mocarzem Riverdale, ale z drugiej strony były te tkliwe sceny z nim. Był, kiedy on się wzruszał, kiedy mówił, że Boże, Micha, najdroższa i tak dalej, więc no nie zabije jej, nie skrzywdzi jej. Czy znowu będzie walka o ten lokal Weroniki, to byłoby trochę nudne? No właśnie, więc nie wiem, co on może jej zrobić jakby. Czy pójdzie znowu w jakąś totalną abstrakcję, co w tym serialu kompletnie a nikogo już nas nie dziwi. Czy jednak znowu się obrona na tych schematach, bo łatwiej, bo bardziej wytłumaczalne. Ale to jest tak kuriozum tego wszystkiego, że jeśli idą w coś wytłumaczalnego, to mówimy, nie no ludzie, nuda, ile można. Idą w coś nieprzewidywalnego, mówimy, nie no abstrakcja, jak tak można. I w sumie nam ciężko się go widzowi dogodzić, głównie przez to, że ten serial zrobił praktycznie wszystko. Oni w ciągu trzech sezonów pokazali tak dużo różnych kart, tak dużo wizji tego serialu, więc ma tak podzielone grono fanów w tym momencie, albo ludzi, którzy kochają ten styl, ludzi, którzy wyśmiewają to, że już tam się wszystkiego można spodziewać, czekają tylko na kosmitów w tym sezonie. No ja uważam, że Jason Blossom jeszcze zmartwychwstanie, więc wiesz. To ciało się będzie poruszać. No, motyw Frankensteina w sumie, oni do kulturówki trochę nawiązują, więc to też mnie jakoś mocno nie zszokuje, wam powiem. Ale powiem wam, że Nana Rose. Nagle wielki powrót babci Sherry. Tak, ona jest super. Ona zawsze mówi maksymalnie trzy zdania, a ja mówię tak, super stara. Tak, zwiążę całą akcję. Maksymalnie trzy zdania to jest to po prostu moment kulminacyjny i coś genialnego. To jest
majstersztyk. Bo przy jej wejściu w serialu, kiedy były te pierwsze sceny, jak ona tam o tym pierścionku hagadała, co spotkała tak, Betty, myślała, że to jest Poli, i mówię, o kurde. Przecież gdyby wszystkie postać. Jej kwestie są bardzo potrzebne. Tak, one rozwiązują mega dużo w ogóle spraw. Nie, bo ona jest takim, wiecie, to mnie tylko zastanawia, gdzie ona była, że ona wiedziała o wszystkim, ale jej nie było. No wiecie, na tym wyzeczku sobie tam lata po tym domu, po tym mieszkaniu. Ale Penelope nie ogarnia, że ona ogarnia. Ale Penelope tego nie ogarnia, a ogarniała tyle intryg w międzyczasie. No właśnie, była nimi zajęta. Ale kocham motyw tego ogródka zielarskiego Penelope. Jakby wszystko, jakieś tak. Trucizny, jakieś dziwne śmierci, morderstwa. A, to i ogródek, jakby szamanka Penelope, wszystko jest jasne. Jakby ona znikąd ma tą wiedzę tajemną temat ziół, jest w stanie wszystko zrobić, przygotować. Tak samo jak Betty jest w stanie każe drzwi otworzyć tą jedną głupią słówką. To jest, no, są te motywy to jest takie typowo serialowe. Bardzo, po prostu nieważne, zadek jest... duży, mały, Betty wjeżdża z tą wsówką, wszystko 3 sekundy. To jest kultowa wsówka, naprawdę kultowa wsówka do włosów. Wszystko ty otworzysz. Ja nie zdziwiłabym się, gdyby ona jeszcze kiedyś safe tym otworzyła. O, to by było dość. To ma co, mamy na kolejny sezon. Dobra, czekamy na ten motyw, czekamy na to. Dobra, jeszcze jeden temat. Para wróciła do siebie. Weronika i Archie, po raz milionowy, tak? Wielki powrót. Ludzie. Ile razy jeszcze sezon z Erwą tak stawiacie? Ja tak z 3 w kolejnym sezonie. Tak mniej więcej. No, wiecie, teraz aktualnie aktora, który gra Reggie'ego, nie ma, bo on nagrywał film. Tak. I... Więc obstawiam, że jak wróci w 4 sezonie, to znowu tam będą motać. Przecież przedostatnim odcinku... Nie, to było... Tak, to przedostatnim. W przedostatnim odcinku to nagle oni do siebie wrócili niby z Weroniką. Ona mu powiedziała Arciemu, że jakby ona powiedziała Redziemu, że nie, że ona jednak nie. Kocha innego. Jezus, już tak się gubię, oni cały czas do siebie wracają, ta z tym, ta z tamtym, no po prostu, no dobrze, ale mamy Warci w końcu, więc... Czy mnie te wątki totalnie przypominają, powiem wam, że okej, jest to całe życie romantyczne tych bohaterów, ale to jest tak nieistotny motyw tego serialu kompletnie, tak. Chociaż wiecie co, jak było Betty i Jack w drugim sezonie, to rzeczywiście to się przeżywało, bo to bardzo długo trwało i to było takie jakby... Tak napędzane tak cały czas jakąś taką akcją. A Weronika i Archie, no wrócili ale do siebie po prostu. Betty i Jughead da się lubić i ludzie ją uwielbiają, bo to jest takie naturalne i to wyszło naturalnie. I to nie ma takich większych zawirowań. A tutaj, gdzie jest Weronika i Archie, to zrywają ze sobą co dwa odcinki. No. Więc... Znaczy ogólnie, ja pamiętam, że jestem w tym drugim obozie bardzo małym, który trochę bardziej skaza Archie niż za Jugheadem. Z tego względu, że Archie dostał trochę kiepski scenariusz, powiedzmy, bo ciągle go wplątywali jako takiego bohatera szlachetnego, który musi wszędzie pójść, taki trochę Superman. Że musi każdą misję rozwiązać, on się własną klatą nadstawi, bo on jest taki, wiecie, tutaj szefem tego miasta, jeśli chodzi o honor i sprawiedliwość. Przypomnę, że w pierwszym sezonie był AKA Troy Bolton, który wybiera między muzyką a sportem, więc nagle nie wiadomo, co się stało. Nie, błagam, nie mówmy o odcinkach musicalowych, ale naprawdę nie mówmy. Ja uważam, że w ostatnim sezonie ten musical o Heathers był bardzo dobrym musicalem. Ja uwielbiam musicale, więc może dlatego tak myślę, ale w porównaniu do poprzednich dwóch były chyba najlepsze piosenki. No. Oczywiście, ja lubię musical ogólnie, powiedzmy taki trochę na większym poziomie. Kiedy widzę, że jest spina, problem, ktoś kogoś zabił, po czym oni wstają i mówią, racja, zaśpiewajmy o tym. To mam... Okej, okay, ja byłam bardziej zdziwiona, jak w którymś odcinku Weronika nagle sobie zaczęła śpiewać w momencie, kiedy jej ojciec bił jej chłopaka. No to było śmieszniejsze. Ja bardzo lubię ten skit w ogóle. Mój ojciec leje mi chłopaka, ale zaśpiewajmy. To jest taka kwintesencja tego serialu, no nie oszukujmy się, jakby tu się niczego nie można spodziewać. A oni kiedy mówimy, okej, teraz pewnie zrobią to, to idą kompletnie w innym kierunku, jakby to jest takie zawsze ale gdzieś tam krążą. W tym musicalowym uważam, że przełomem było to, że Jughead Jones zaśpiewał. On chyba nawet wieliniki. On nawet w Disneyu nie śpiewał, ale śpiewał trochę więcej niż wieliniki w pewnym momencie i wyszło mu naprawdę to genialnie, bo on nawet w Disneyu nie śpiewał. No. No ale dobra, ogólnie tym musicalem trochę odbiegliśmy od tego tematu. Wydaje mi się, że już temat finału wymagowaliśmy na prawo i lewo. Ale jeśli ktoś z was nie widział, to już wie wszystko w tym momencie, bo tak naprawdę to był piękny skrót wszystkich fajnych, niefajnych akcji. To był spoko finał, to nie było kino klasy A, to nie było kino Oscarowe. Tak, to było, gdzieś tam się dużo działo, tam się nic nie nudził, aż też nie nudziłem, jakby, a jestem trochę wybredny, jeśli chodzi o ten serial w tym momencie, bo ten poziom abstrakcji mnie trochę przerasta. Ale nie, no było fajnie. Moim zdaniem to był taki finał lepszy niż poprzednie. Tak, i na pewno lepszy, i na pewno najlepszy odcinek tego sezonu. No, jeden z lepszych, naprawdę. Jak czytałam, powiedzmy, te wiadomości od ludzi na Instagramie, to też wszyscy pisali, że chyba najlepszy odcinek sezonu, że jak w pewnym momencie zaczęli wątpić,
to tym podnieśli poprzeczkę wysoko. Bez racji. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że finał obejrzeliście i że trochę wam tutaj spoilerów nie sprzedaliśmy. My dziękujemy bardzo, że byliście z nami, że przy kawce herbacy nam dzisiaj towarzyszyliście. My się żegnamy, uciekamy i widzimy się już niedługo. Siemanko. Hejka.